Mata do jogi jest szeroka na 3 piąte metra, a jej powierzchnia wynosi 1,25 metra 2 Jaka jest długość maty? Wiemy, że długość razy szerokość równa się powierzchnia, bo mata jest prostokątem. Inaczej można tak, że jeżeli iloczyn dwóch liczb równy jest. Trzeciej liczbie, to ta trzecia liczba podzielona przez jeden z dwóch czynników da w wyniku ten drugi czynnik. Czyli długość równa się powierzchnia podzielone przez szerokość. Chcemy obliczyć długość maty. Znamy jej powierzchnię i znamy jej szerokość. Czyli długość równa jest 1 i 2,25. Powierzchnia, podzielone przez szerokość, czyli przez 3 piąte. To się równa zamieńmy liczbę mieszaną 1 i 2 25 na ułamek niewłaściwy. 1 to to samo co 25 dwudziestych plus 2 25 to razem 27 dwudziestych podzielone przez 3 piąte. Ile razy 3 piąte mieszczą się w 27 dwudziestych piątych. Mówiliśmy już o tym, że to jest to samo, co mnożenie 27 dwudziestych piątych razy odwrotność 3 piątych, czyli razy 5 trzecich. Możemy rozłożyć teraz liczby z licznika i mianownika na czynniki pierwsze, żeby skrócić te ułamki. 27 to 3 razy 3 razy 3 25 to 5 razy 5 W takim razie licznik to będzie 3 razy 3 razy 3 razy 5 a mianownik to 5 razy 5 razy 3 Teraz możemy skrócić licznik i mianownik można podzielić przez 5 licznik i mianownik można podzielić przez 3 W liczniku 3 razy 3 to 9 w mianowniku 5 równa się 9 piątych. W takim razie mata do jogi ma szerokość 3 piąte metra i długość 9 piątych metra. Upewnijmy się, może jeszcze, że ta odpowiedź ma sens. Podzielmy prostokątną matę do jogi na kwadraty obok długości 1 piątej metra, bo tu mamy piąte i tu mamy piąte. To jest 1 piąta metra i to jest 1 piąta metra. Szerokość to 3 metra, a długość to 9 metra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 piątych metra. Jaka jest powierzchnia takiego pojedynczego kwadratu? 1 piąta metra razy 1 piąta metra.